Właśnie znajduje się na pętli tramwajowo-autobusowej Pieczewo, która niedawno została oddana do użytku w Olsztynie. Co ważne, tramwaje w Olsztynie jeżdżą dopiero od 2015 roku po ponownej reaktywacji. Jak wygląda cała ta inwestycja i jak wygląda cała nowa trasa tramwajowa? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, witam Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Okiem Wizynosza. Cały czas jesteśmy w Olsztynie i z tego co widziałem poprzedni film o stacji kolejowej i dworcu całkiem Wam się podobał. Natomiast dzisiaj nie będę mówić o części kolejowej, a o tramwajach i w tematyce tramwajów pozostaniemy sobie na cały dzisiejszy film, ponad 20-minutowy. Ale zanim o tym, warto wspomnieć o tym, jak te tramwaje tutaj jeździły. Pierwotnie pojawiły się w 1907 roku, kiedy zostały oddane do użytku i trochę lat później, bo w 1965 roku zostały zlikwidowane. Dopiero w 2015 roku, 50 lat później, wróciły tutaj tramwaje. I jest tutaj 30 tramwajów, które obsługują wszystkie 5 linii tramwajowych, ale plany są ambitne i rozbudowy też są zaplanowane na przyszłość, ale na razie może porozmawiajmy o tym, co faktycznie zostało w ostatnim czasie oddane do użytku. Po pierwsze i najważniejsze, to jest odcinek, który teraz widzimy, czyli do Wysokiej Bramy, bądź też oczywiście do Górnej Bramy. Ten odcinek, jak widzicie, jest wspólny dla autobusów i tramwajów i nie był oddany do użytku na całej długości w 2015 roku w związku z tym, że trwały prace wykopaliskowe właśnie pod samą Wysoką Bramą. W związku z czym nie można było rozpocząć tam budowy trasy tramwajowej na pełnej długości i docelowym miejscu i powstał tymczasowy terminal na 11 listopada. Na szczęście udało się ostatecznie tą inwestycję dokończyć i zrealizować do końca i tak tramwaje do Wysokiej Bramy dojechały. Natomiast może krok po kroku. Wysoka Brama, za chwilę ją zobaczycie, już ją widać na horyzoncie. Tutaj odcinek tramwajowy jest z kolei po jednym torze w obydwu kierunkach, więc to jest dosyć ciekawa atrakcja dla osób, które przyjeżdżają z miast, tak jak z Warszawy, gdzie te tramwaje głównie jeżdżą po dwóch torach. Tramwaje tutaj dojeżdżają tak jak na wszystkich krańcach, tylko można do terminala krańcowego. W skrócie nie ma tutaj żadnej pętli tramwajowej, takiej tymczasowej normalnej, tylko właśnie są same terminale krańcowe. I tak to wygląda na wszystkich krańcach linii tramwajowych w całym Olsztynie. Nie znajdziecie tutaj żadnej nigdzie pętli tramwajowej, no chyba, że na zajezdni, ale o zajezdni też może trochę więcej powiem w kolejnym filmie. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Wysoką Bramę, no to może ciekawostek, jeżeli chodzi jeszcze o sam właśnie budynek. Rozpoczęła się jego budowa w XIV wieku. W 1788 roku została wyremontowana i zaadaptowana jako zbrojownia. W 1858 roku przybudowano ją na więzienie. W 1898 roku przekazano ją jako miejski komisariat policji. W 2003 roku została odrestaurowana. W 2012 roku prace archeologiczne odsłoniły pierwotne kamienie, fundamenty bramy XIV wieku i z ważnych aspektów jest to, że te fundamenty możecie zobaczyć tam właśnie obok nich teraz jedzie tramwaj. One są odsłonięte właśnie przed całą bramą, bo sama brama jest teraz trochę przesunięta w drugą stronę. Natomiast tramwaje dojechały do pętli tymczasowej w 19 grudnia 2015 roku jako pierwsza oddana do użytku nowa trasa tramwajowa po reaktywacji. Z kolei teraz, niedawno, właściwie 14 grudnia 2023 roku została oddana do użytku docelowa pętla tramwajowa, czyli 8 lat po pierwotnej planowanej inwestycji do realizacji w tym miejscu. Jak widzicie, terminal jest dla dwóch tramwajów. Jeden przystanek jest wspólny dla autobusów i tramwajów. Na końcu jest kozioł. No i oczywiście wszędzie tramwaje tutaj jeżdżą na zasadzie sieci trakcyjnej. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany tym, że tramwaje tu jakby trochę szersze są i większe, to o tym dokładnie będę mówić w samym poświęconym filmie o całej historii tramwajów. Właściwie o tym, jak wyglądają aktualnie tramwaje w Olsztynie, bo to jest fenomen na skalę Polski, że jakaś linia tramwajowa została ponownie reaktywowana, bo z tego co kojarzę, raczej żadna linia tramwajowa w żadnym mieście nie została ponownie reaktywowana, przynajmniej w tym wieku, więc jest to dosyć ciekawe wydarzenie. Z ciekawostek jeszcze, jeżeli chodzi o samą pętlę tramwajową w tym miejscu, właściwie ten kraniec, to ruch przez nią aktualnie autobusowy w tym miejscu jest tylko łącznie jednokierunkowy i jadą trochę objazdami, dlatego też tutaj podczas dodania do użytku tego ostatniego odcinka trochę się zmieniła organizacja ruchu, jeżeli chodzi o całą komunikację w okolicy. Na dalszym odcinku, jak widzicie, już tramwaje rozjeżdżają się normalnie na dwa tory i jeżdżą wspólnie z autobusami, no i też tutaj jest przy okazji przystanek tramwajowy, autobusowy wspólny centrum, więc tak to mniej więcej wygląda w tym miejscu i już lecimy do docelowego odcinka dzisiejszego materiału, czyli oczywiście do tramwaju do Pieczewa, który był realizowany w tym samym momencie jak do Wysokiej Bramy, ale do Wysokiej Bramy tramwaje dojechały trochę szybciej niż faktycznie do Pieczewa, bo do Wysokiej Bramy dojechały pierwsze tramwaje już 14 grudnia 2023 roku i to była linia tramwajowa numer 1, która została właśnie wydłużona z terminala krańcowego, tego tymczasowego na jeden tor do właśnie docelowego miejsca.
Tymczasem doleciliśmy do przystanku Planetarium, który się w tym miejscu znajduje. Planetarium jest tu, po prawej stronie, widać. I nie dajcie się zmylić z budynkiem, który za chwilę zobaczycie. Planetarium jest ten mniejszy obytek właśnie w tym miejscu i przy okazji można zobaczyć, że niektóre schody są donikąd. Ale pamiętajcie, że ta inwestycja zakończyła się, przynajmniej w teorii, jeżeli chodzi o oddanie do użytku trasy tramwajowej, niedawno. Niedawno to oznacza, że na początku tego roku dopiero wszystkie tramwaje zaczęły jeździć po nowej trasie tramwajowej w tym miejscu. Co również oznacza po prostu taki sam fakt, iż jeszcze nie wszystko zostało tutaj całkowicie ukończone na ujęciach z marca 2024. Tak, one mają już ponad miesiąc, więc trzeba faktycznie na nie trochę patrzeć z dystansem. Z kolei w tym miejscu nie, to nie jest planetarium, to jest hala Urania. Pierwotnie dana do użytku w 1978 roku i po przebudowie została ponownie dana do użytku 15 grudnia 2023 roku. Jest to oczywiście hala sportowa, która ma miejsca na 4046 osób po oczywiście przebudowie. Budowa rozpoczęła się w 2021 roku. Lecimy dalej i mamy kolejne większe ulice. Tutaj cały czas jest odcinek wspólny dla tramwajów i autobusów w tym miejscu, jak widzicie. No i też zwróćcie uwagę, że tramwaje całkiem wspólnie przejeżdżają przez te wszystkie skrzyżowania, przez to, gdzie są zlokalizowane właśnie przystanki wspólne tramwajowo-autobusowe. Też z ciekawostek zwróćcie uwagę, no wiadomo, cały system tramwajowy w tym mieście jest całkiem nowy, no bo pierwotnie został dany do użytku ostatnio dopiero w 2015 roku, więc wszystko jeszcze śmiga, widać, że jest nowością. Jest tylko łącznie 30 tramwajów na całym systemie, właśnie tramwajowym w Olsztynie. Zostało dokupionych trochę tych nowych tramwajów właśnie specjalnie na tą trasę nową tramwajową, która tutaj została oddana do użytku. Natomiast co jest ważne, to jest to, że wszystkie przystanki mają te wszystkie najnowsze i najważniejsze standardy. Czyli oczywiście są duże wiaty, które chronią przed deszczem i wiatrem. Są wyświetlacze, które pokazują, za ile przyjdzie czy to tramwaj, czy to autobus, i to też informacja. Oczywiście rozkłady jazdy, to wiadomo. No i przystanki dostosowane dla wszystkich, czyli też są drogi prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami, które po prostu na przykład niedowidzą. Więc te wszystkie aspekty w tym miejscu, na tej nowej trasie tramwajowej, ogólnie na całym systemie tramwajowym w Olsztynie są spełnione, bo wszystko jest po prostu nowe. Więc to jest dosyć ciekawy aspekt, o którym warto powiedzieć. Natomiast może przejdźmy sobie do tego, jak właściwie wygląda cała ta nowa trasa tramwajowa, bo my ją cały czas teraz będziemy oglądać do samego pieczeła, tak oglądając dokładnie szczegółowo z tymi wszystkimi przystankami. No i co warto zaznaczyć, nie tylko łącznie sama trasa tramwajowa była przybudowana, również części ulic, które tutaj widzicie z boku, zostały całkowicie przebudowane w ramach tej inwestycji, co widać po nowych drogach rowerowych. No właśnie, drogi rowerowe, które, skoro już o nich wspomniałem, to warto powiedzieć, że jest ich tutaj aż 10 km dróg rowerowych i ciągów pieszo-spacerowych. Co ważne, w ramach tej inwestycji zostało też posadzonych około 3000 drzew. Sama trasa tramwajowa ma 6 km, więc jest całkiem długa. 13 nowych przystanków tramwajowych zostało tutaj zrealizowanych, a tutaj jeszcze zanim będę mówić dalej, mógłbym się zacząć kościół. I ten kościół bardzo mi się kojarzy z kościołem, który znajduje się na warszawskim Brudnie. Z tego taki tutaj aspekt, przeleciałem się dookoła niego, żebyście mogli zobaczyć. Znaczy, wiadomo, one wyglądają zupełnie on inaczej, ale kubaturowo troszeczkę podobne. Oczywiście dach jest trochę inny, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, co mi chodzi. Jest pod kątem i jest dosyć podobna część fasadowa. Natomiast wracając do meritum, czyli do tego, jak wygląda cała nowa trasa tramwajowa w tym miejscu, no to tak, pomijając to, że jest tutaj właśnie nowych 13 przystanków tramwajowych, są też na tej trasie tramwajowej dwie nowe linie tramwajowe. 4 i 5. 3, 2 i 1 już jeździły na poprzednich pozostałych odcinkach. W 2016 roku został zaprezentowany plan rozwoju i wtedy dowiedzieliśmy się, że tramwaje dalej będą jechać, nie zakończą się na tym odcinku, tylko pojadą jeszcze gdzieś dalej. I w czerwcu 2021 roku podpisana została umowa po oddaleniu wszystkich skarg, więc trochę to trwało, bo w 2018 roku właśnie było pierwsze podejście do budowy, z kolei dopiero w czerwcu 2021 roku udało się podpisać umowę na budowę. Wiązało się to po prostu z takimi aspektami, że było bardzo drogo i dlatego też ta budowa trochę się opóźniła. Więc na szczęście udało się wszystko rozpocząć, jeżeli chodzi o podpisanie umowy w 2021 roku. Nie było aż tak dużych problemów jak przy pierwszej linii tramwajowej, gdzie trzeba było nawet zrywać kontrakty. Z kolei w tym miejscu dojechaliśmy do tego jednego wielkiego wiaduktu tramwajowego. Tutaj już autobusy nie jeżdżą na tym całym odcinku i ogólnie to już autobusy zbytnio nie zagoszczą na rotowisko tramwajowe na większym odcinku. Tak, w tym miejscu mamy przystanek tylko wyłącznie dla autobusów na dole, a tramwaje śmigają górą, omijając całe te skrzyżowanie. Więc to jest dosyć ciekawy system, który w tym miejscu został zainstalowany. Jak widzicie, tramwaj bez jakichś większych problemów sobie omija całe to skrzyżowanie. Dzięki temu też nie musi pokonywać tak dużych wzniesień i zniesień w tym miejscu, które miał by
jadąc normalnie i po prostu przemyka sobie nad samym skrzyżowaniem bezinwazyjnie, bezkolizyjnie z całym tym miejscem. Więc to jest dosyć dobre według mnie rozwiązanie. Bardzo miło to było oczywiście obserwować, jak ten tramwaj tutaj właśnie omijał całe te skrzyżowanie. Ja oczywiście przejechałem tym całym aspektem, czy tym całym nowym wiaduktem, jak to wygląda. No i z ciekawostek mogę powiedzieć właśnie, że prace przy nim, właśnie przy sprawdzaniu dopuszczenia ruchu dla tramwaju właśnie do tych 25 na godzinę, pierwotnie trwały właśnie w październiku 2023 roku i wtedy, znaczy we wrześniu 2023 roku i wtedy właśnie były realizowane te różne prace obciążeniowe w ruchu i oczywiście czyli estetyczne i dynamiczne na całym obiekcie. Sam wiadukt ma 270 metrów długości, jego przęsła mają długość od 28 do 39 metrów. Sam wiadukt jest zaprojektowany na łuku, co jest ciekawe, i w najwyższym miejscu obiekt wznosi się nad ziemią 5 metrów, więc to też jest dosyć ciekawa rzecz. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, były tutaj dobrane prace, testy statyczne i właśnie tutaj wjeżdżały pojazdy ciężarowe, kołowe, nieszynowe, ważące 34 tony. No i oczywiście też później były realizowane przejazdy w ruchu, jak i również oczywiście przejazdy tramwajowe. Tutaj były zrealizowane troszeczkę później. Przejazdy tramwajowe były planowane na 17 października 2023 roku. Dobrze, wracamy do dalszego odcinka tramwajowego, właściwie tu już przejechaliśmy troszeczkę dalej. Mamy tutaj już skarpy, mamy inne aspekty. Tramwaj, jak widzicie, na samym odcinku jedzie z boku i tam też przy okazji po lewej stronie mogliście zobaczyć, że jeszcze jezdnia asfaltowa nie jest całkowicie ukończona, jeżeli chodzi o część drogową. Tak, tu przy okazji nie mylicie się, przystanek Carrefour istnieje, to nie jest tak jak w Warszawie, że nie można mieć wspólnych przystanków, jeżeli nie jest to jakoś w większym stopniu dogadane. No to tutaj faktycznie mamy przystanek normalnie nazywający się Carrefour obok centrum handlowego, które się tutaj w tym miejscu znajduje, tego po prostu sklepu, więc no to taka ciekawostka, jeżeli chodzi o takie różne aspekty techniczne. Wróćmy sobie do historii, jeżeli chodzi o samą inwestycję, czyli tak, w czerwcu 2021 roku została podpisana umowa właśnie po oddaleniu wszystkich skarg. Planowane nadanie do użytku było na 23 sierpnia, przesunięto to na 16 października 2023 roku, natomiast w międzyczasie trzeba było jeszcze zrobić inne prace w samym aspekcie tramwajowym, jeżeli chodzi o całe miasto, a mianowicie zakup nowych tramwajów, dokładnie 12 zostało nowych zakupionych i rozbudowę hali na zajezdni tramwajowej. Tam jest taka wspólna zajezdnia tramwajowa, autobusowa, o której będę mówić w kolejnym filmie właśnie o całym aspekcie tramwajów w całym Olsztynie. Natomiast co ważne, to jest to, kiedy zostało to wszystko oddane do użytku. Tutaj mamy przy okazji jedną z podstacji, tak, która została budowana w ramach tej inwestycji. Natomiast cała inwestycja została dana do użytku, jeżeli chodzi o pierwszy przejazd tramwajowy, 30 grudnia 2023 roku o godzinie 11:15. Pierwszy tramwaj linii 4 odjechał stąd i wyruszył w swoją trasę. Z kolei 1 stycznia 2024 roku ruszyła druga linia na tej odcinku, linia tramwajowa numer 5. Obydwie linie jadą z Pieczewa, cały odcinek, tylko że jedna jedzie do Olsztyna Głównego, jeżeli chodzi o stację kolejową, a druga jedzie do Wysokiej Bramy. Więc tak wygląda różnica. Oczywiście w przyszłości planowany jest dużo większy układ tramwajowy i dlatego też właśnie w tym miejscu mogliście zobaczyć ślepe rozjazdy, które w przyszłości będą wykorzystane. Natomiast jeszcze z innych aspektów, które warto to poruszyć, to jest to, jak tramwaje tutaj funkcjonują. Jeżdżą co około 15 minut. Czwórka jeździ trochę częściej w godzinach szczytu. Natomiast z ciekawych aspektów, jeżeli chodzi o danie do użytku nowej trasy tramwajowej, no to właśnie przez pierwsze dwa dni użytkowania, czyli właśnie na ostatnie dwa dni 2023 roku, tramwaje jeździły co około 20 minut, po 21 co około 30 minut i były całkowicie bezpłatne. Mało tego, można było dostać pamiątkowe bilety w ramach tej całej okazji. Więc to taka ciekawostka i faktycznie z okazji tego, że to był Sylwester, dosyć dużo osób jeździło tymi tramwajami. Przynajmniej takie tutaj informacje wyczytałem na różnych stronach. Więc to dosyć ciekawa informacja, jak to dokładnie wyglądało. Natomiast jakie są plany przyszłościowe i co my tu właściwie widzimy? Po pierwsze widzimy po lewej stronie nowy kościół, który etapami, krok po kroku jest wykańczany i po części, chociaż cały czas jest w stanie surowym, to jeżeli chodzi o różne obiekty, które tam powstają, jest już oddany do użytku. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć koniec torów tramwajowych, ale to tylko i wyłącznie ten aspekt i ten etap budowy, bo na razie został zakończony drugi etap budowy trasy tramwajowej właśnie do Pieczewa, ale w przyszłości sąd trasa tramwajowa połączy się już z istniejącym odcinkiem
tramwajowym, który powstał w ramach pierwszego etapu budowy. Chodzi mi oczywiście o trasę tramwajową na Kanta, która jedzie już, jeździ właśnie swoim całym odcinkiem i tędy w przyszłości ma powstać połączenie właśnie z tą trasą tramwajową. W przyszłości na razie wam nie powiem jakiej, żadnych dat więcej nie powiem, bo po prostu nie wiem w tym temacie, ale wiem, że jest to już faktycznie planowane i może za jakiś czas faktycznie dowiemy się więcej informacji, jeżeli chodzi o terminy. A jeżeli już może jakieś są, to dajcie znać mi też w komentarzach, to chętnie przeczytam te informacje, żeby po prostu wiedzieć więcej. Natomiast jeżeli chodzi o trasę tramwajową, na tym odcinku tramwajowym planowane jest puszczenie aż 4 linii tramwajowych, 5, 6, 7 i 8. Część z tych linii tramwajowych by jeździło z nowego krańca osiedle Generałów, wtedy by było po prostu trasą jeszcze dalej prosto i właśnie stamtąd były ruszała 6 i 7, natomiast linie 7 i 8 by jeździły trochę jeszcze, natomiast linie 5 i 8 jeździłyby trochę jeszcze innymi odcinkami do dworca głównego, czy oczywiście do samego uniwersytetu, który byłby też wydłużony, jeżeli chodzi o tamten odcinek tramwajowy. Na pierwszej byłyby 3 linie tramwajowe, a natomiast jeżeli chodzi o dworzec główny, to tam by jeździły aż 4 linie, 2, 3, 4 i 7. Taki jest przynajmniej plan komunikacyjny, jeżeli chodzi o cały Olsztyn, i wiem, chcielibyście to zobaczyć, macie teraz mapkę, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Dobra, wracając do meritum, w sumie nie meritum, bo mamy teraz kościół. Tak, to jest ten kościół, który tutaj cały czas jest w stanie strojowym i on krok po kroku, przynajmniej w teorii, powstaje. Nie znalazłem informacji, czy jest on normalnie oddany do użytku i czy już można z niego korzystać, więc tutaj się faktycznie zdam na informacje z komentarzy do was, faktycznie osób, które tutaj mieszkają w Olsztynie. Jestem ciekawy, bo wygląda, jakby był cały czas w budowie, ale trudno mi było znaleźć informacje faktycznie o jego stanie aktualnie z awansowaniem. Natomiast tak, tutaj możemy z góry zobaczyć całe te nowe rondo, które jest prawie całkowicie oddane do użytku, pomijając oczywiście ten aspekt, że w związku z tym, że jeden odcinek tramwajowy nie jest jeszcze cały czas oddany do użytku, no to tamten odcinek też jest zwężony, bo tam też w przyszłości będzie ulica trochę inaczej wyglądać, no bo tam tramwaje będą jechać najprawdopodobniej na dłuższym odcinku pomiędzy obydwoma jezdniami tejże ulicy. A teraz przelecimy sobie już nad ostatnim odcinkiem, nad ostatnimi dwoma przystankami tramwajowymi. Też przy okazji możecie zobaczyć, że jeszcze nie ma jednej wiaty tramwajowej. Bo w tym miejscu dolecimy do przedostatniego przystanku tramwajowego w tym miejscu, czyli Gębika. Tutaj się to znajduje, jest on już w Pieczewie, to jest przystanek trochę inny niż zazwyczaj, bo jest on po części wspólny dla autobusów i tramwajów. Przystanki są wydzielone pośrodku jezdni, więc to jest element taki rzadszy mimo wszystko na trasach tramwajowych w Olsztynie, bo raczej tramwaje, jeżeli jadą już jezdnią, to jadą wszyscy razem wspólnie. Z kolei tutaj przystanek krańcowy Pieczewo się znajduje. Jeszcze raz zetknijmy od ronda, jak to wygląda na tym całym odcinku. Też z przekazy możecie zobaczyć, że faktycznie zakres tych dróg rowerowych wzdłuż całej inwestycji jest całkiem pokaźny, bo drogi rowerowe zazwyczaj są po jednej i po drugiej stronie całej ulicy przebudowanej, więc to faktycznie jest na pewno na duży plus. Z ważnych aspektów, jeżeli chodzi też o wszystkie nowe zespoły przystankowe tramwajowe w tym miejscu, warto zaznaczyć, że wszystkie mają zawsze biletomat. I to też jest duża zaleta, że na spokojnie można zawsze kupić bilet bez konieczności jakiegoś szukania w telefonie, bądź też kupowania w tramwaju. W tramwaju też oczywiście można kupić bilety, znajdują się tam biletomaty. Tutaj też przy okazji możecie zobaczyć inny zakres dróg, które zostały wybudowane w miarę niedawno i nie, chociaż się łączą w teorii z Pieczewem, to aktualnie trochę trzeba jechać na okrągło. Natomiast tak, jeżeli chodzi o samą nową pętlę tramwajową, autobusową w tym miejscu, to mamy po pierwsze parking rowerowy, który jest zadaszony, drogi rowerowe, które się łączą z całym węzłem, 4 tory krańcowe dla tramwajów, jest tutaj jeden duży plac manewrowy dla autobusów jako pętla autobusowa, jest to wspólna pętla dla autobusów i tramwajów. Do autobusów można wysiadać na takim przystanku po prostu przed samym placem i następnie się wsiada już na drugim krańcu. Tory tramwajowe są zakończone koziołkami i oczywiście z ważnych aspektów wszystko ma pełną sieć trakcyjną w tym miejscu. Też na przystankach tramwajowych mamy wyświetlacze i aktualnie z tej pętli tramwajowej korzystałem tylko i wyłącznie dwie linii tramwajowe, co też oznacza, że jeden peron jest na jedną linię tramwajową, drugi peron jest na drugą linię tramwajową. I tutaj zaraz wam pokażę dokładnie, jak działa cały ten system przydzielania konkretnie, gdzie tramwaj wjeżdża, bo jest to coś, czego w Warszawie nie ma. Wiem, że większość mimo wszystko osób nie ogląda z inwestycji warszawskiej, więc zobaczycie, jak tutaj wygląda system, jeżeli chodzi o zmianę zwrotnicy na tego typu krańcach, bo de facto to jest przydzielane właściwie całkowicie autonomicznie, automatycznie i też z ważnych aspektów są te rozjazdy, których w Warszawie na pewno nigdzie nie zobaczymy, bo są tutaj takie te rozjazdy o nazwie Anglii, z tego co pamiętam, wtedy faktycznie
mają możliwość przejechania w dwóch różnych kierunkach, wyjeżdżając z dwóch różnych kierunków. Więc jak widzicie właśnie na tym całym czambasku, tramwaj może pojechać dokładnie wszędzie, gdzie chce. No i tak właśnie wyglądają te rozjazdy. Raczej w systemie tramwajowym ja ich nie spotykam. Może faktycznie mam mało oglądam nowych innych linii tramwajowych niż w Warszawie, ale takich rozjazdów raczej często nie widuję na trasach tramwajowych. Tu mogli się zobaczyć faktycznie, jak się też przesuwa iglica na tym zbliżeniu, jeżeli chodzi o te rozjazdy. Dlaczego to jest takie ciekawe i dlaczego one są takie niespotykane, bo zwróćcie uwagę, ile tu jest faktycznie możliwości przejazdu i jak on jest bardzo złożony. Na węzłach kolejowych oczywiście dużo częściej się one sprawdzają i są, natomiast przy trasach tramwajowych raczej są rzadko wykorzystywane, bo raczej rzadko aż tak skomplikowane tory tramwajowe są zmasowane w jednym miejscu. Natomiast tutaj zobaczmy, jak wygląda system sterowania. Jak widzicie, podjeżdża tramwaj, zostaje rozpoznany, jest załączany konkretny numer toru. A proszę bardzo. Czerwona krępeczka, czyli widzi tramwaj i jest zielony napis, czyli już została przełożona rdzotnica na tor numer 4. No i oczywiście kreska pionowa, żeby tramwaj wiedział, że może już faktycznie wjechać. Czerwona kropka sygnalizuje, że system ma już w zasięgu tramwaj i faktycznie wie, że jest informacja nowa. Cyferka na biało się świeci, kiedy rozjazd jest przekładany, bądź właśnie trwają prace przy aktualnie jego przełożeniu. Kiedy jest kolorowy rozjazd, to znaczy, że faktycznie został już przełożony i zabezpieczony. Jak się świeci pionowa kreska, to tramwaj może ruszyć. Oczywiście jest dużo też wariantów awaryjnych, jeżeli coś się nie przestawi, jeżeli iglica nie dotrze do końca. Natomiast o tym aspekcie nie będę mówić. Te wszystkie informacje znalazłem na stronie tramwajowej olsztyńskietramwaje.pl i serdecznie Wam polecam tę stronę, bo tam faktycznie dużo ciekawostek i historii na temat tramwaju w Olsztynie możecie znaleźć. Tramwaje do Olsztyna wróciły ponownie dopiero w 2015 roku, po tym jak wcześniej zostały zlikwidowane. Z kolei teraz, od początku tego roku, konkretnie od 1 stycznia 2024 roku, tramwaje dojechały tutaj, do nowej pętli tramwajowej Pieczewo. No i co ważne, pozostaje pytanie, którą nową trasę tramwajową, albo niekoniecznie tramwajową, może kolejową, cokolwiek innego, zobaczę w kolejnym miesiącu w ramach Okiem Awiznosza. Jakie miasto odwiedzę? To zależy tylko i wyłącznie od Was i od siebie. Piszcie w komentarzach swoje propozycje miast, do których chcielibyście, żebym przyjechał w ramach kolejnego Okiem Awiznosza, które się pojawi za mniej więcej miesiąc. Najwięcej propozycji miast, które się będzie najczęściej powtarzać, wybiorę i następnie będziecie mogli głosować w sondażu, mniejsza z tym, na karcie społeczności na YouTubie. Tymczasem ja czekam na Wasze propozycje, komentarze. Tymczasem wracamy do podsumowania tego filmu. Ale zanim pojedę do innego miasta, to oczywiście trzeba jeszcze wszystko zakończyć, jeżeli chodzi o inwestycje olsztyńskie. A będzie jeszcze jeden cały przelot z właśnie tej trasy tramwajowej, która została tutaj oddana do użytku, to się pojawi w najbliższych dniach. Będzie też film o całych olsztyńskich tramwajach. Nie pojecham na wszystkie krańce, po prostu wam powiem trochę historii, jak i również pokażę wam, jak wygląda cała zajezdnia tramwajowa. Będzie też film z Olsztyna Zachodniego i oczywiście trochę jeszcze innych shortsów. I później, kiedy już faktycznie zakończę wszystkie publikowanie tych filmów, pojawi się na karcie społeczności właśnie sondaż i będziecie głosować, gdzie chcielibyście, abym pojechał w ramach kolejnego Okiem Awiznosza. Tymczasem, kończąc ten materiał, opowiem takie ciekawostki, których nie wykorzystałem wszystkich w dzisiejszym filmie, bo mi nie starczyło czasu. Mianowicie to, że na osiedlu Pieczewo w 2011 roku mieszkało 10 tysięcy osób. Przez kolejne osiedle Jaroty, przez które przejeżdża ten tramwaj, mieszka 24 tysięcy osób. Osiedle Nagórki 11 tysięcy osób. Osiedle Kormoran 14 tysięcy osób, no i przez Śródmieście, gdzie dojeżdża właśnie do Bramy Głównej, około 3 tysięcy osób. Więc jak widzicie, przez całą tę sypialnię, przez te wszystkie osiedla przyjeżdżają te tramwaje i łączą w ten sposób Olsztyn w jedną całość. Oczywiście trzeba pamiętać też, że dużo innych linii autobusowych jeździ po całym mieście, ale w dzisiejszym filmie mówiłem o inwestycjach tramwajowych, a raczej nie autobusowych, dlatego też w tym temacie się raczej nie skupiłem. Co nie zmienia faktu, że naprawdę miło się patrzy na takie miasto, które po prostu aż tak świeci nowościami. Wiadomo, są utrudnienia podczas różnych prac budowlanych, ale to nie zmienia faktu, że faktycznie naprawdę całkiem ładnie to wszystko wygląda i ja osobiście byłem naprawdę zdziwiony i pozytywnie zaskoczony tym, po pierwsze, jak ludzie wszyscy miło reagowali na drona, którym latałem, a po drugie, jak to wszystko ładnie, pięknie wygląda i dobrze działa i śmiga i nie jest nie wiadomo też jak drogie, jeżeli chodzi o bilety, bo nawet bilety dobowe, ulgowe nie są aż tak drogie, bym powiedział. Z tutaj właśnie korzystałem, żeby jeździć na spokojnie nagrywać te filmy, bo ten film nagrywałem przez 2 dni. Tymczasem to było na tyle z tego filmu i jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Tak jak powiedziałem, jeszcze trochę filmów z Olsztyna będzie. Dzisiaj nie wiem, czy coś jeszcze mi się uda zrobić, bo nad tym filmem siedziałem od
8, więc trochę mi się zeszło. Jeżeli chodzi o przygotowanie informacji, więc co ja mogę powiedzieć, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami, a Wiznosza dzięki Wam te wszystkie filmy realizuję i dzięki partnerowi kanału, którym jest Koleo, dzięki temu właśnie mogę tutaj bez dodatkowych opłat dojechać pociągiem właśnie z Warszawy. I to też jest jeden z aspektów, który chciałbym poruszyć na sam koniec. Oczywiście jak zawsze zachęcam Was do korzystania z aplikacji Koleo, żeby kupować bilety, bo faktycznie jest to całkiem wygodne i to mówię faktycznie też z własnego doświadczenia, nie tylko wyłącznie tego, że to jest mój partner kanału. Natomiast jeżeli będą jakieś kolejne inwestycje Olsztynie tramwajowe, to bądź też oczywiście kolejowe, to dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, bym do tego miasta przyjeżdżał raz na kwartał, bądź raz na 2 miesiące. Biorąc pod uwagę, że to miasto nie jest aż tak daleko, a z Koleo mamy właśnie współpracę, jeżeli chodzi o bilety kolejowe, to mogę na spokojnie te inwestycje obejmować i nagrywać. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, abym kolejne inwestycje tramwajowe w Olsztynie, bądź też kolejowe, nagrywał. Jestem ciekawy Waszych komentarzy i opinii i oczywiście piszcie swoje propozycje na inne miasta, gdzie pojawia się w ramach kolejnego Okiem Wiznosza. Dobra, rozgadałem się, kończymy to kolejne wydanie. I jak zawsze dajcie znać oczywiście, o czym zapomniałem, bądź co przekręciłem w komentarzach. Najważniejsze komentarze przypnę, bądź wypiszę w punktach, jak zawsze, co było nie tak. Cześć!